Jak to fajnie iść sobie na piknik i wracać z rowerem. Zapraszamy wszystkich, to jest najlepsza impreza na Podbeskidziu. Ja również tak uważam. Przenieśmy się do Bystrej koło Bielska-Białej, gdzie 9 maja odbył się rodzinny festyn regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Solidarność to jest granna paczka, to są ludzie, którzy się nawzajem szanują, lubią, są do dyspozycji. Czują tą solidarność po prostu, jak to jest Solidarność 80. rok. Widzi... Witam Solidarność! Kochani, dziękuję, że przyszliście na nasz piknik. Jak... Tak jest, chodźcie się za rączki. No, związkowcy się co roku praktycznie spotykają, co prawda mieliśmy teraz przerwę roczną, ale to jest ten czas zabawy, to jest ten czas niemyślenia o tych dniach, o tych problemach życia codziennego. Myślę, to jest ten czas, gdzie możemy spotkać znajomych. Porównuje nasz piknik Małopolskiej Solidarności z piknikiem tutaj pod Beskidzie. Myśmy w zeszłą niedzielę mieli Dzień Dziecka z Solidarnością w Borku, w Centrum Aktywności Sportowej Borek koło Bochni. Impreza równie piękna, równie z takim samym rozmachem, nastawiona na atrakcje dla dzieci. Przy okazji oczywiście, tak jak i tutaj kolega Marek robi, zbieraliśmy podpisy pod petycją, pod wnioskiem o referendum w sprawie wyrzucenia Zielonego Ładu z Polski, wyrzucenia tego, co nam może, nie może, ale tego, co nam na pewno zaszkodzi. Jesteśmy w akcji. Dziękuję tym, którzy 10 maja byli w Warszawie, bo to ważne było. I wiemy, kto był. Była Solidarność. Nie byli rolnicy, była Solidarność. Jesteśmy też w akcji. Te koszulki nie są bez powodu. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył podpisu pod referendum, zapraszamy pod czerwony namiot, tam jest, zbierane są podpisy. Bo ten Zielony Ład dotyczy już nie tylko zakładów pracy, ale nas. Zobaczycie, jak do was dostaniecie nowe rachunki za prąd i gaz. To jest już Zielony Ład. Kolejna rzecz, która jest, to już dotyka niestety nas tutaj regionu, to są zwolnienia z pracy, niestety w naszej motoryzacji. Ale dajemy radę i damy radę to poprawić na pewno. Kochani, wszystko w naszych rękach. W rękach naszych jest też to, żeby sprzeciwić się temu Zielonemu Ładowi. Solidarność Podbeskidzia zawsze jest bojowa, zarówno do zabawy, jak i do wszystkich akcji. Także cieszymy się, że możemy wspólnie się bawić. Dzisiaj też również dziękujemy Solidarności za zbieranie podpisów od referendum w sprawie przeciw Zielonemu Ładowi. Ale też dziękujemy za to, że zbieraliśmy podpisy pod obywatelską inicjatywą Stop Podwyżkom, który też ten projekt został złożony u marszałka Sejmu. Dlatego Solidarność, zarówno jeśli chodzi na akcję do Warszawy, jak również na miejscu, doskonale zdaje egzamin. Za to jesteśmy dzisiaj wdzięczni, dlatego też dzisiaj Solidarność ma okazję się bawić i cieszyć się tym wyjątkowym, pięknym miejscu, jakim tutaj jesteśmy w Beskidach. Dzisiaj przyszliśmy się bawić. Przyszliśmy się dzisiaj spotkać z naszymi przyjaciółmi. I kręcimy się, moi kochani. 44-30 do pobicia. Proszę uważać na pana, ja się boję o jego palce, on tak trzyma blisko. No, dzisiaj spotykamy się na pikniku rodzinnym, takim integracyjnym dla całego środowiska Solidarności z regionu Podbeskidzia. Uczestników jest około 1500 osób razem z dziećmi. Jak widać, frekwencja dopisała, piękna pogoda, dużo zabawy, konkursów, muzyka na żywo. Brawo! Jest, mamy to, czas? No, dobry, ja, tak. Lepiej być nie może, proszę pana. Jest wszystko ładnie zorganizowane, także więcej takich imprez i więcej ściągniecie naszych związkowców. O, tu delikatność, skupienie, piła równo chodzi, może nie ma dużej siły, ale... Naprawdę rewelacyjnie jest, cudowne są zabawy, cudowne jedzenie, no w sumie jest okej.
i ruszyli. Super impreza, pogoda doskonała, zawodowo. Ja mogę na was liczyć, więc jeżeli pomożecie.